I ja jestem przekonany, że nikt nie jest w stanie nam przedstawić lepszych argumentów niż my, czyli polscy Europejczycy. I co znaczy bekniemy za to? Ale naprawdę, pani mi grozi? Bekniemy? Co mi pani... Pani się słyszy? Ja słyszę. Mówi pani do mnie, bekniemy słyszy? Za to... Odpolitycznienie prokuratury polega na tym, że to my rządzimy, a nie Prawo i Sprawiedliwość. O, to prawda. Jest, proszę państwa. Od kontrowersji wokół CPK, przez zamieszanie z elektrowniami jądrowymi, aż po bezprecedensowe przejęcie mediów publicznych, to tylko czubek góry lodowej. Jeśli jesteście ciekawi, jak daleko posunie się ta ekipa w odsuwaniu polskiej suwerenności i pisaniu naszej historii na nowo, koniecznie obejrzyjcie ten film do końca. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subka, dzięki czemu będziecie na bieżąco z naszymi materiałami, a teraz dam wam jeszcze 3 sekundy, a wy napiszcie w komentarzu, jak w 3 słowach opisalibyście Tuska. 1, 2, 3. Napisane? No to lecimy. Podczas debaty kandydatów na urząd prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowski jasno wyraził swój sprzeciw wobec budowy CPK między Warszawą a Łodzią. Według niego wystarczające byłoby utrzymanie lotniska na Okęciu oraz rozbudowa portu w Modlinie. Natomiast jego kontrkandydat z PiS, Patryk Jaki, poparł realizację projektu CPK, podkreślając jego kluczową rolę dla przyszłego rozwoju Polski, szczególnie w kontekście połączeń kolejowych. Inni kandydaci również przedstawili swoje stanowiska, ukazując różnorodność podejść do kwestii rozwoju infrastruktury lotniczej w regionie. Projekt CPK wydaje się kusić obietnicami pobudzenia naszej konkurencyjności i tym podobnymi walorami. Jednak pojawia się problem, skąd wziąć fundusze na tak kosztowną inwestycję. I tu na horyzoncie pojawia się Unia Europejska jako potencjalne źródło finansowania. Pytanie tylko, czy jest to właśnie jedno z tych rozwiązań, na które czekaliśmy? To jedno zdanie, jedno pani poseł. Jedno zdanie do pani poseł, która tutaj obiecuje gruszki na wierzbie, a tak naprawdę Konfederacja cały czas kontestowała pieniądze unijne. Cały czas ja właśnie Unia, chcę zapytać, BBB. Bo nie chcemy się zadłużać. Polska płaciła składki, a nie brała pieniędzy. To jest wasza polityka. I chcę zapytać pana Marka Suskiego, bo pan mówi, że macie państwo... To jest prawda, największy klub parlamentarny. Co znaczy bekniemy za to? Czy ja mogę zadać pytanie? Bekniemy za to. Pani poseł mówi, że bekniemy za to, że bierzemy pieniądze z Unii Europejskiej. Co znaczy bekniemy za to? Ale naprawdę, pani mi grozi? Bekniemy? Co mi pani... Pani się słyszy? Ja słyszę. Mówi pani do mnie, bekniemy za to, że bierzemy pieniądze z Unii Europejskiej. Pani nie wie, czym są... No po prostu skala. Jeśli mogę panie prosić, bo ja nie spodziewałam się, że będzie ale taki pani konflikt. Zadłużacie się. Dobrze. Zadłużacie się. Ja chcę zapytać właśnie o pieniądze unijne i namawiam, żeby już był szok. Między paniami. Szok. Jak... Tak, to z pewnością była groźba. W sumie jakby nie patrzeć, to jeżeli te pieniądze od Unii dalej będziemy tak pobierać, jak robimy to teraz, to niebawem możemy faktycznie spotkać się z niemałym zagrożeniem. Polegającym na tym, że ten dług wdzięczności nie zostanie spłacony na ładny uśmiech i trzepot rzęs. Szok. Co? Mam dla was więcej zaskakujących niespodzianek. Na przykład to, że jest szansa na to, że nowy rząd dotrzyma słowa. A nawet, że zrobi coś, czego nie zrobił wcześniej nikt inny. W Polsce trwają obecnie rozważania nad wyborem partnera do współpracy przy projekcie drugiej elektrowni jądrowej. Rząd pod przewodnictwem Donalda jest zainteresowany francuskim koncernem energetycznym EDF. Wcześniej przy wyborze technologii dla pierwszej elektrowni zdecydowano się na propozycję amerykańską, mimo że EDF jako jeden z pierwszych przedstawił swoją ofertę. Teraz jednak rząd zdaje się skłaniać ku współpracy z Francuzami przy kolejnym projekcie. W planach jest również budowa elektrowni jądrowej w Pątnowie, do czego miałoby dojść dzięki współpracy z Zygmuntem Solorzem, polską grupą energetyczną i koreańskim KHNP. Jest to niemały wyczyn po tylu latach oczekiwania na powstanie elektrowni w kraju. Gdyby wszystko szło zgodnie z planami, a pieniądze przeznaczane na tej rodzaj infrastruktury nie lądowały do tej pory w błocie, to pewnie podobnych obiektów mielibyśmy już kilka. Można więc chyba powiedzieć, że możemy czegoś pogratulować nowemu rządowi. Premierze, dzień dobry. Pytanie o atom. Pytanie, co z elektrownią jądrową w Polsce. Tak, ale pani wojewoda już dawno sprostowała. Tak, ale decyzję oczywiście, panie premierze, należy do pana, do rządu. Całe zamieszanie zostało spowodowane nierzetelnością przekazu. Pani wojewoda już w tej sprawie zabrała głos. Energetyka jądrowa jest bezpieczna. W Polsce będziemy bardzo szybko Czyli działać. Może pan, panie premierze, zapewnić, że elektrownia atomowa w Polsce w tej pierwotnej lokalizacji na pewno powstanie? Mogę zapewnić, że bardzo przyspieszymy pracę nad energetyką jądrową i zrobimy to w zgodzie ze wszystkimi standardami. Panie premierze, dziękuję to jeszcze bardzo, pytanie dziękuję. O nowe władze dziękuję służby kontrwywiadu wojskowego, pan. Pułkownik Dusza, generał Stróżek. Pomyłka z elektrownią wynika z nierzetelności orwanowskiej.
Może lepiej się nie zapędzać. Czy tylko ja odniosłam wrażenia, że Tusk unikał jednoznacznej odpowiedzi na pytanie redaktora Republiki? Czy lokalizacja CPK nie jest zagrożona, uciekając się do ogólników i nie podejmując sedna sprawy? Już wcześniej nie udało mu się pociągnąć tego projektu. Może więc nie ma co się na razie cieszyć na zapas? Wróćmy może jednak na chwilę do przeszłości i sprawdźmy, jakie są dzisiaj skutki przejęcia telewizji polskiej. Prezes Prawa i Sprawiedliwości krytykował działania nowej władzy wobec mediów publicznych, twierdząc, że był to pierwszy krok do realizacji projektu politycznego koalicji rządzącej, a przede wszystkim koalicji obywatelskiej. Według niego plan ten obejmował z jednej strony przejęcie i utrwalenie pełnej władzy w Polsce, a z drugiej strony realizację projektu europejskiego, czyli centralizację Europy pod dyktandem Niemiec i Francji. Kaczyński uważał, że doprowadziłoby to do sytuacji, w której Polska byłaby terenem zamieszkiwanym przez Polaków, ale zarządzanym z zewnątrz. Czy popieramy Kaczyńskiego, czy też nie? Ciężko jest oprzeć się wrażeniu, że mógł mieć trochę racji, a nawet bardzo dużo. Ja jestem przekonany, że nikt nie jest w stanie nam przedstawić lepszych argumentów niż my, czyli polscy Europejczycy, że najbezpieczniej dla Polski i dla Polaków jest w Zjednoczonej Europie. Koalicja raczej nie próbowała nam wmówić, że nie było planu, który uwzględniał przecięcie telewizji, tylko bardziej pod hasłem typu uwolnienie od reżimu, niż przejęcie kontroli i wymodelowanie na swoje podobieństwo. Tak więc o co w tym akcie właściwie chodziło? Na czym tu i teraz polega odpolitycznienie prokuratury? Co się konkretnie zmieniło? Panie pośle, powiem panu taką prostą sprawę. Odpolitycznienie prokuratury polega na tym, że to my rządzimy, a nie Prawo i Sprawiedliwość. O, jest, proszę państwa, jest. Otóż, bardzo dobra definicja. Wszyscy mniej więcej wiemy, jak to wyglądało i jakie były ich cele. Donald jest często kojarzony z Unią Europejską i wskazuje się na jego możliwe związki z polityką Niemiec. Wiele osób wyrażało obawy, czy nasza władza nie będzie nadmiernie faworyzować innych państw członkowskich, a nawet prowadzić do tego, że będą mieli znacznie większe udziały w naszym kraju. Podczas swojej kadencji aktywnie działał na rzecz pogłębiania integracji europejskiej i wzmacniania pozycji Unii na arenie międzynarodowej. Dzisiaj ponownie jako premier Polski Tusk prowadzi politykę proeuropejską, rzekomo dążąc do zacieśniania więzi z innymi państwami członkowskimi i instytucjami unijnymi. Jednak niektórzy krytycy Tuska zarzucają mu, że zbyt mocno angażuje się we współpracę ze wspólnotą, a zwłaszcza z Niemcami, kosztem polskich interesów narodowych. Sugerują, że jego działania mogą prowadzić do osłabienia suwerenności Polski i uzależnienia kraju od decyzji podejmowanych w Brukseli lub Berlinie. Mojemu zdumieniu nie tak dawno premier powiedział, że od strony prawnej, formalnej, międzynarodowej, jego zdaniem sprawa reparacji jest od dawna załatwiona, nieaktualna. Nie wiem, na jakiej podstawie to powiedział. Bo w istocie jest to kwestia dzisiaj sporu pomiędzy kilkoma krajami a Niemcami. To można powiedzieć tylko tyle, że to wstyd, że premier dzisiaj wybrany w demokratycznych wyborach pozwala sobie na takie stwierdzenie. Bo sprawa nie została załatwiona. I sprawa nie jest zamknięta. I sprawa również od strony finansowej jest co najmniej sporna z Niemcami, którzy co oczywiste nie chcą zapłacić. Bo jasną sprawą jest, że nikt nie chce płacić. Czy nas sprzeda, to nie wiem, ale można odnieść wrażenie, że jesteśmy obecnie na drodze kolizyjnej z naszą suwerennością. I to na każdej możliwej drodze. Kolejnym interesującym przykładem naszej zależności jest kontrowersyjny podręcznik do historii, który miał być używany przez najmłodszych. Książka stworzona we współpracy Polski i Niemiec miała na celu przedstawienie młodzieży trudnych momentów w historii obu narodów. Jednak Ministerstwo Edukacji, po fali krytyki jednego z tomów, dotyczącej m.in. sposobu ukazania Powstania Warszawskiego i roli Kościoła katolickiego, ostatecznie wycofało się z tego pomysłu. Ciekawe, jakie inne kontrowersyjne treści można było tam znaleźć. Czyli nie chcecie drażnić naszych niemieckich sojuszników w NATO? Nie, znaczy, ale wie pan, to jest akurat bardzo ciekawy temat, bo my z Niemcami przygotowaliśmy czteroczęściowy podręcznik dotyczący tego, w jaki sposób uczyć historii naszych dwóch narodów, ale też w ogóle historii powszechnej. Z szacunkiem idziecie ze stroną niemiecką na jakiś kompromis, tak? To nie jest kompromis, to nie jest przygotowane przez naszą ekipę, to jest przygotowane przez polskie i Niemcy przez wiele ostatnich lat.
I ten podręcznik jest naprawdę wysokiej jakości. On miał co prawda czwarty tom tego podręcznika, miał przez ostatnie 8 lat problem z dopuszczeniem go do pracy z uczniami. W tej chwili po raz kolejny jest poddany ocenie i recenzji przez nasze ministerstwo. Zdaje mi się, że to trochę to absurdalne, że uzgadniamy z Niemcami podstawę programową, szczególnie w zakresie historii. Wydaje się, że miałoby to więcej sensu, gdyby to oni zwrócili się do nas o pomoc. W końcu to w Niemczech kwestia II wojny światowej i winy tego kraju była przez długi czas zamiatana pod dywan. Przynajmniej z różnych doniesień mogłoby wynikać, że nasza wspólna historia była w niemieckich szkołach mocno zaniedbywana. Czy rozsądne jest pytanie ludzi, którzy wychowali się na takiej edukacji, o opinię na temat tego, czego powinny uczyć się nasze dzieci? Niekompetencja naszych polityków bywa zatrważająca, choć kto wie, czy nie podejmują takich decyzji w pełni świadomie.